Radio w Gdańsku słychać nas na 92,3 oraz 106 i 1 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku w 180 krajach świata. W naszym regionie promocją Tygodnia Przedsiębiorczości zajmuje się Agencja Rozwoju Pomorza, którego przedstawiciela Łukasza Rokickiego z Działu Rozwoju Przedsiębiorczości. Witamy w naszym studio. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, Łukaszu, Tak troszkę dla rozróżnienia atmosfery placki ziemniaczane. Kojarzymy? Oj, uwielbiam, A, uwielbiam. No. Jaka, jaka wersja? Wersja? No ja jestem team y, placki ze śmietaną bez, bez cukru? żadnego cukru, bez dodatków. No ale wiem, że to ale... różnie Naszym gościem jestem. był Łukasz. Panie Łukaszu, a placuszki ziemniaczane z chlebem? Ja pan kiedyś polecam. Na chleb. Nie, nie. No to trzeba spróbować. Tu no. były propozycje jeszcze z sosem grzybowym z pietruszką? No to tak, tak. No musi i ten gulasz, nie? Placek po tak. To, to, też. to taki musi być taki duży, duży plac wtedy. Cały talerz. Czyli tutaj śmietanka, tylko. Tylko, tylko śmietanka, ja tylko śmietanka. Kiedy ma ostatnie placki? Nie przypominam sobie. To dzisiaj trzeba zjeść, dlatego że dzisiaj jest dzień placka. Jakby no to, co? Wiem, co robić już później, bo wyjadzie. <laughs> Dobrze, teraz poważniejsze tematy przed nami. E, Panie Łukaszu, jaka jest idea e, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości? Na czym polega? Która to już edycja? E, w tym roku obchodzimy 17 edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. E, ogólnie inicjatywa polega na tym, że różnego rodzaju instytucje, uczelnie, szkoły, czy też podmioty na co dzień wspierające przedsiębiorczość organizują różnego rodzaju spotkania, warsztaty. E, seminaria na temat ogólnorozumianej przedsiębiorczości. Chodzi tutaj właśnie o promocję tej przedsiębiorczości, postaw przedsiębiorczych wśród różnych grup osób, różnych grup wiekowych. Warto też zaznaczyć, że te spotkania są bezpłatne, więc tutaj mieszkańcy Pomorza mogą korzystać z tej oferty za darmo, e, mogą się zapisywać na wydarzenia, w nich uczestniczyć. Natomiast podmioty, które są zainteresowani organizacją takich spotkań, no to mogą również takie spotkania organizować. Wystarczy to zgłosić do mnie, oficjalnie zarejestrować przez stronę internetową i, i możemy działać. Ale po co to wszystko w ogóle? Jaka jest idea tego? Chodzi o to, żeby docierać do jak najszerszej grupy osób. W ogóle ten ruch rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w 2008 roku i to tak nam rośnie z roku na rok. Aktualnie odbywa się to w 200 krajach na świecie i chodzi o to, aby docierać do jak największej liczby osób. Chodzi o sobie promocję przedsiębiorczości nie tylko takiej rozumianej jako... Prowadzenie działalności gospodarczej czy też biznesu, ale chodzi również o to, żeby promować to jako cechę wśród młodszych osób, wśród uczniów, wśród studentów. A może pan podać takie przykłady, panie Łukaszu, sukcesów, nie wiem, z inspiracji uczestników z poprzednich edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości? Jak to wyglądało kiedyś? Zazwyczaj jest tak, że oferta jest skierowana również dla firm, pracowników firm, ale też i dla najmłodszych. Tutaj co roku Organizujemy lekcje przedsiębiorczości dla szkół podstawowych, dla szkół średnich, ale bywały też zajęcia przedszkolne, na przykład w poprzednich latach, gdzie przedszkolaki chodziły do siedziby firm, czy też to były jakieś konkursy, warsztaty plastyczne, narysuj swoją wymarzoną firmę, czy kto w rodzinie prowadzi jaki biznes. A później na przykład przykładało się na to, że te osoby już no, bardziej wiedziały, w którą stronę iść, na jakie studia się wybrać, czy też później założyć jakiś biznes. A co te dzieciaczki chciały robić w przyszłości, jak malowały, rysowały? Hmm. Co tam się pojawiało na tych obrazkach? Z tego co tam wiem, to... wiemy, jakieś wulkanizacje, strażacy, tego typu rzeczy. Wulkanizacja, dobra rzecz. Że... Dobra rzecz. Tym bardziej, że wulkanizacja się przewinęła, to, to było na pewno. Było, no, no, wiemy. Tym bardziej, że wulkanizacji Widzimy. jak najbardziej. No, <grym> w, zwłaszcza ma, w dzwoni. Tak, ma, za, za chwilę będziemy odwiedzać najbliższe stacje wulkanizacyjne. A jaka jest tegoroczna edycja? Jaki jest temat przewodni? W tym roku temat to przedsiębiorczość dla każdego. Jest to temat ogólny, jest taki, co roku jest zbierany taki motyw, żeby nawiązać w edycji do tego tematu. Chodzi tutaj o to, żeby przedsiębiorczość była dostępna dla każdego bez względu na lokalizację, bez względu na wykształcenie czy też wiek, dlatego też mamy taką szeroką ofertę. Spotkania odbywają się w każdym powiecie naszego województwa, są zarówno dla menadżerów firm i ich właścicieli, ale nie tylko, tak jak już wspomniałem wcześniej, dla uczniów szkół. To ile w tym roku wydarzeń i partnerów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości? Mamy e, 38 partnerów, którzy organizują takie wydarzenia. Są wśród nich urzędy pracy, są to szkoły też podstawowe, które współpracują z urzędami pracy, są to instytucje, które na co dzień wspierają biznes i przedsiębiorczość, e, są to też uczelnie wyższe, e, są to stowarzyszenia, fundacje, czy też innego rodzaju firmy doradcze, które chcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Czy łatwo było zaprosić? Te instytucje, o których Pan mówi, do współpracy? W ogóle mamy tak już wyrobioną taką sieć kontaktów, mamy już konkretne osoby, konkretne działy, które się do nas zgłaszają i co roku chcą uczestniczyć w tej akcji, ale co roku też staramy się zdobywać nowych i rzeczywiście w tym roku też mamy nowych. Z różnych lokalizacji. Dobre słowo poszło w świat i za nim macie tak, większe nie. zainteresowanie. Tak, widać, że to y, ludzie chętnie do tego jakby dołączają, y, widzą w tym jakąś swoją korzyść i coś takiego, że uczestniczymy w takiej dużej y, światowej akcji. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości oferuje wsparcie na przykład dla osób, które myślą o założeniu startupu albo o powrocie na rynek pracy. Jak najbardziej tutaj też osoby bezrobotne są brane pod uwagę yy, właśnie w urzędach pracy. W każdym powiecie są doradztwa zawodowe, gdzie można skorzystać z tego typu rzeczy. Pytaliśmy na początku o ideę Światowego Tygodnia przedsiębiorczości. Ja musiał teraz zapytać o korzyści, które mogą wynieść uczestnicy z warsztatów no i, no i szkoleń organizowanych podczas właśnie tego tygodnia. No Co myślę, i to Tak, może też dawka inspiracji, dużo mam takich feedbacków, że osoby po takich spotkaniach mają różnego rodzaju przemyślenia, inspiracje, że wiedzą już, jak konkretnie działać już później. Są to grupy tego typu, na przykład jak studenci, że już wiedzą na przykład. Jakiej pracy szukać, jakiej szukać, jak pisać CV, ale również kwestie biznesowe, jak rozwijać tą firmę, czy też zdobywać różnego rodzaju rynki. I jeszcze wcześniej chciałem nawiązać, że w tym roku mamy 45 wydarzeń zarejestrowanych oficjalnie na stronie internetowej ogólnopolskiej, natomiast pewnie ta liczba będzie większa, bo ona cały czas rośnie. A propos startupów, słuchajcie, wczoraj wyczytałem na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, że Ministerstwo Obrony Narodowej powołało specjalny zespół, który zajmie się wsparciem rozwoju innowacyjnych technologii obronnych. W rezultacie powstać mają tak zwany wehikuł finansowy, który pozwoli startupom, a także małym, średnim firmom rozwijać technologie przy dla wojska. Tak, to jest temat teraz y, dość popularny. Widać, że dużo firm chce w to iść. My też w agencji organizujemy różnego rodzaju takie wydarzenia, na przykład jak uczestniczyć w przetargach międzynarodowych y, właśnie wspierających wojsko i obronność. To Czemu? jak najbardziej. A czym akurat wojsko? No jak Wiesz widać, mamy bawiać? takie czasy, <laughs> że, że jednak warto zwracać na to uwagę. Firmy widzą też, y, że tak powiem, biznes, ale nie tylko. Chodzi też o wspar wspieranie siebie nawzajem. A wspierania, dlaczego promowanie przedsiębiorczości akurat jest ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi? Wydaje mi się, że warto ich uświadamiać, tym bardziej, że to są osoby młode, które nie wiedzą, w którą stronę iść, często nie wiedzą, z czym się je to przedsiębiorczość. Lekcje przedsiębiorczości też zazwyczaj wyglądają inaczej. Dlatego ten Światowy Tydzień jest taką akcją, gdzie w tym tygodniu naprawdę możemy pokazać, jak to wygląda, że jest to jednak cecha, nie tylko prowadzenie firmy, ale jednak taka zaradność w życiu. Użył pan tego słowa, firmy. Panie Łukaszu, jak skutecznie sprzedać firmę? Tego nie wiem, ale zapraszam na spotkanie. Można to zrobić. Można. Można to zrobić. Wiem, że są takie osoby, które to robią i celowo zakładają firmy, żeby je później sprzedawać. Mamy takie spotkanie właśnie w poniedziałek 18 listopada. No właśnie, a Przykładowe wydarzenia i partnerzy z tego roku w województwie? Tak, z nazwy nie będę wymieniał, z tytułów, ale co roku mamy właśnie dużą akcję z Wojewódzkim Urzędem Pracy, który koordynuje we wszystkich powiatach z Urzędami Pracy. Tutaj oferta jest skrywana i dla bezrobotnych, i dla uczniów, właśnie szkół. Jest to Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. 15 listopada, w tym, 18 listopada wypada w tym roku. Również Gdynia uczestniczy tutaj licznie ze swoimi partnerami z Fundacją Gospodarczą, Gdynińskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Parkiem Naukowo-Technologicznym. My jako Agencja Rozwoju Pomorza koordynujemy też organizujemy swoje spotkania typowo dla przedsiębiorców. Kto powinien być na takim wydarzeniu? Kogo, na kogo czekacie? Tak naprawdę każde spotkanie jest dotykowane do różnej grupy osób, w zależności od działalności partnera. No tutaj chciałem zaznaczyć, że też można zostać tym partnerem, czyli zorganizować samemu spotkanie, jeżeli jest się instytucją, firmą, czy też osobą jakąś działającą w temacie przedsiębiorczości, to można to zorganizować i po prostu polecam sprawdzić na stronie internetowej, czego dotyczy spotkanie i, i się na nie zapisać. Zapytam wprost, to są takie targi pracy? Nie, bym tego nie. do targów nie porównywał, bo to się odbywa w różnych lokalizacjach, w mniejszych salkach. Nie jest to jakaś tam duża konferencja, powiedzmy na 500 osób, ale są to raczej mniejsze spotkania rozstrzelone po regionie naszym. Czyli jeżeli ktoś chciałby zostać partnerem, wolontariuszem przy organizacji wydarzeń Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zgłaszamy się do. Zgłaszamy się do mnie, ale też przez stronę internetową. Tak naprawdę mamy ogólnopolską stronę tycinprzedsiębiorczości.pl. Tam się odbywa przez nią rejestracja. Rejestrujemy swoje wydarzenia na przeglądarce i kontaktujemy się ze mną, żeby to sprawnie, wszystko przebiegło. Czy takie wydarzenia, o których pan wspomina, one mają sens? Myślę, że jak najbardziej. Mm -hmm. Myślę, macie, no. macie jakieś feedback, macie jakieś informacje zwrotne a propos, a, to mi się udało. Bo przez to właśnie spotkanie, czy też wydarzenie udało mi się rozwinąć firmę. Mamy takie feedbacki. Mamy, hmm. mamy przykłady, gdzie rzeczywiście na przykład osoby uczestniczyły w tym tygodniu jako studenci, szukający inspiracji, a później zakładali firmę, później przychodzą do nas, żeby właśnie pozyskać środki na tę firmę także to jest takie no myślę rozwojowe jest taka grupa osób która co roku śledzi po prostu te wydarzenia i w nich uczestniczy i to naprawdę chodzi na różne tematy tak a środki jak pozyskać można to jest na rozwój firmy na założenie różne na założenie też ale również na rozwój firmy na kwestie eksportowe kwestie innowacyjne bardziej te tematy w naszym regionie promocją tygodnia przedsiębiorczości, przypomnę, zajmuje się Agencja Rozwoju Pomorza. Ja chciałem zapytać, jaka jest rola właśnie Agencji Rozwoju Pomorza jako koordynatora regionalnego na Pomorzu. W Polsce to wygląda tak, że mamy Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, ona jest w Warszawie i ona współpracuje z koordynatorami regionalnymi rozszerzonymi właśnie po naszym kraju. No i my właśnie na województwo pomorskie z racji, że na co dzień zajmujemy się wspieraniem tej przedsiębiorczości, koordynujemy, czyli zbieramy wszystkie zgłoszenia zliczamy wszystkie wydarzenia, pilnujemy, żeby rejestracja sprawnie przebiegła, szukamy patronów medialnych, właśnie partnerów staramy się to rozpromować i również organizujemy wydarzenia jako partner Światowego Tygodnia Przecież Gdzie, jak, kiedy i po co? Po co to już wiemy, ale od kiedy? 18-24 listopada się, tak. od poniedziałku do niedzieli jest to cały tydzień, codziennie coś się dzieje. Wydarzenia są stacjonarne, ale są też wydarzenia online. Właśnie tutaj chodzi o to, żeby to było nieograniczone. Mogą osoby również uczestniczyć z całego kraju w tych webinarach. I zapraszamy. Strona tydzieńprzedsiębiorczości.pl, tam wszystko jest wyjaśnione. A gdybyśmy chcieli przyjść na żywo na takie spotkanie? To w większości w sumie mamy takie spotkania stacjonarne odbywające się w siedzibach naszych partnerów. Trzeba sprawdzić na stronie internetowej. Mówię, wszystkie powiaty z naszego województwa. Pan Łukasz mówi do mnie się zgłaszać. Do, to ja tylko przypomnę, Łukasz Rokicki, dział rozwoju przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza, był dzisiaj naszymi gościami. Wystarczy zapamiętać, Łukasz Rokicki, Agencja Rozwoju hmm. Pomorza. Wchodzimy na stronę, szukamy i dzwonimy i szukamy właśnie tego pana. Mówił pan, że do Zapraszamy. pana to, to, to wbijamy. <laughs> Jeszcze raz, Łukasz Rokicki, dział rozwoju przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza. Bardzo dziękujemy, za Dziękuję bardzo. P Kiesmy dlywaj.